Cześć, witamy Was w 12. wydaniu tęczowego Music Boxu. A w naszym programie jak zwykle wiele atrakcji i jeszcze ciekawszych atrakcji. Będzie budowa instrumentu. Będzie reportaż z kraju i reportaż z zagranicy. Będą nowiutkie teledyski. Będzie konkurs z nagrodami. Będzie konkurs bez nagród. A także będzie pan, który będzie rysował. Pan Antoni Chodorowski. A na początek chcielibyśmy przedstawić Wam zespół z Muzycznej Akademii Dziecięcej z Japonii, który niedawno gościliśmy. Popatrzcie, jak gra 4-letnia dziewczynka. Nauczymy się piosenki pod tytułem Przebierańcy. Znacie tekst tej piosenki? Tak! Jeżeli tak, to sobie ją powiemy. Lenka. My przebierańcy, my rozśmieszańcy. Karolina. Huzia do szafki, po resztki skrawki. Piotrek. Co dziś nas śmieszy, cieszy, zachwyca. I Marcin. Muszki, getry, surdut, szlachmyca. Kasia. My przebierańcy, my rozśmieszańcy. Ewa. Na bal domowy, na bal maskowy. Monika. I bez biletów dziś zapraszamy. I Ola. Z całego domu, taty i mamy. Marysiu, proszę. Yeah.
złoty kwiat, co ma 100 lat. My przebierańcy, my rozśmieszańcy. Teraz w Radio Solidarność kącik poświęcony tęczowemu music boxowi oraz dziecięce liście przebojów. Radio Solidarność zawsze w paśmie 73,2 MHz. Przed mikrofonem Maciej Kolego. Dziecięca lista przebojów jest emitowana zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca w programie pierwszym. Na początek proponuję piosenkę pod tytułem Ja jestem Gabrysia. Jestem Gabrysia, mam brata Krzysia. Strasznie dobrząc, wszystkie me lalki chowa w firankach. Chcę słuchać bajek przez całą noc. Kiedy oglądam ciekawy program, studio stereo lub music box, włącza się Krzysio i już jest kobra. Od jego trąbki trzęsie się blok. W studiu goszczę wykonawczynię piosenki pod tytułem Ja jestem Gabrysia, Gabrysia Owsiak. Cześć. Cześć. A także Aleksandrę Ponentę. Może zrobimy króciutki rys historyczny na temat tęczowego music boxu? Więc pierwszy pomysł powstania w ogóle tęczowego music boxu był pół roku temu. No i program ukazuje się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca. No i jest wiele konkursów. I co jeszcze mamy w programach? Budowa instrumentów różnych, teledyski dla dzieci. A także spotkanie z gwiazdą. Gospodarzem programu jest zespół Tęcza. Może dwa słowa na temat zespołu? Zespół Tęcza istnieje dokładnie od 2 lat, ale jest tak podzielony na 2 części właściwie. I ten zespół, który teraz prowadzi tęczowy Music Box, istnieje od roku. Może wymienić się największe przeboje zespołu? No i właśnie to jest różne piosenki. Właśnie jestem Gabrysia, Maleńka, Czarymary. No właśnie te piosenki, które teraz śpiewamy w tęczowym Music Boxie. Na pamiątkę wizyty w Radiu Solidarność otrzymałem tę koszulkę.
a przy okazji obejrzeliście piosenkę Ja jestem Gabrysia. Nasz zespół nazywa się Bartek. Przyjechałyśmy z Góry Kalwarii. Opiekuje się nami Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Chcemy ogłosić konkurs dla wszystkich dzieci oglądających tęczowy Music Box. Kto skomponował melodię do tańczonego przez nas tańca? Oto główna nagroda, dwukasetowy radiomagnetofon ufundowany przez sponsora naszego zespołu, Hurtownię Kosmetyków Arbudex w Górze Kalwarii. Odpowiedzi na nasz konkurs muzyczny możecie przesyłać na kartkach pocztowych lub na kuponach, które znajdują się w świecie młodych. W naszym programie oczywiście nie mogło zabraknąć muzyki kościelnej. A więc odwiedziliśmy w parafii świętego Piotra i Pawła scholę dziecięcą. Właśnie tutaj, w tej parafii i w tym kościele powstał nasz zespół Tęcza. I do dzisiaj są tutaj jeszcze dwie nasze tęczówki, Dorotka i Magda, które cały czas śpiewają, prawda? A teraz może powiedzcie nam coś o sobie. Naszą scholę prowadzi siostra Karina. Mamy próby raz w tygodniu. Oczywiście raz w tygodniu mamy mszę na godzinę 11. Jest to msza dziecięca. Piosenka religijna jest jak najlepszą ilustracją dla nas tych treści, o których uczymy się na katechezie. To też przeważnie na początku katechezy śpiewamy jakąś pieśń, piosenkę religijną, także i w ciągu katechezy, w połowie lekcji, na zakończenie. Te piosenki religijne są dla nas także modlitwą, taką formą miłą, która wytwarza nastrój rodzinny na katechezie, a nawet i
na spotkaniach pozakatechetycznych. Wszyscy wiemy z Pisma Świętego, że aniołowie przed tronem Pana Boga nieustannie śpiewają Jemu hymny i psalmy, oddając w ten sposób doskonałą cześć. I rzeczywiście, zobaczmy, gdy człowiek jest szczęśliwy i zadowolony, to chce mu się śpiewać. Człowiek potrafi czasami więcej śpiewem wyrazić niż słowami, niż zdolny jest wypowiedzieć zdaniami. Śpiew jednoczy nas tu na ziemi razem ze wszystkimi i jednoczy nas z aniołami w niebie. Moi drodzy, Kościół od początku swojego istnienia bardzo wielką wagę przykładał do wspólnego śpiewu, do oddawania Bogu chwały przez śpiew. Chwały jednoczącej wszystkich wiernych razem z chórami aniołów. A kiedy skończyły się prześladowania w 313 roku, Kościół stał się jednym z głównych mecenasów muzyki i śpiewu. Wielu kompozytorów sławnych byli wpierw nawet organistami i czerpali natchnienia swojego właśnie z muzyki i ze śpiewu kościelnego. Słuchajcie, my sami, będący w świątyni, jakże wiele razy, gdy jesteśmy oczyszczeni przez sakrament pokuty, jakże wiele razy odczuwamy wielką radość i szczęście. I to wyznajemy naszym śpiewem, jednocząc się z Panem Bogiem i ze wszystkimi braćmi, siostrami będącymi w tej chwili świątyni. Ale również i pamiętajmy, że śpiewamy, dając świadectwo Chrystusowi, nie tylko w kościele i w domu. Śpiewamy również na wycieczkach, na obozach. Te dzieci, które wyjeżdżały z nami, z siostrą i ze mną, to przecież każdy dzień wielbili Boga poprzez śpiew. A także, zwłaszcza to w młodszych klasach, w szkole, również i tam razem z siostrami śpiewacie. Śpiewacie, by przeżyć to zjednoczenie z Panem Bogiem, nie tylko w kościele, ale także i poza nim, w domu, w szkole, tam, gdzie Bóg posyła nas, byśmy głosili Jego chwałę. Dlatego też, oddając cześć dzisiaj Panu Bogu w naszej świątyni, na mszy świętej, na uczcie eucharystycznej, myśląc o naszej czystości, o naszym zaproszeniu, które Chrystus skierował do nas na dzisiejszą ucztę. Również dzisiaj pamiętajmy, że śpiewać mamy Bogu nie tylko ustami, ale także i życiem, dając Jemu świadectwo, że jesteśmy Jego dobrymi dziećmi. Amen.
Coś w tym było, nie wiem co, że mój dziadek lubił to. Był najlepszym zegarmistrzem w okolicy. Każdy znał go, no bo on w samym rynku miał swój dom, a w nim sto zegarów biło ding, ding, dong. Ding, ding, dong. To zegarów dźwięczny ton. Domu dziadka było ich ze sto. Ding, ding, dong. W każdym kącie ding, ding, dong. Ding, ding, dong. To zegarów dźwięczny ton. Domu dziadka było ich ze sto. Ding, ding, dong. W każdym kącie ding, ding, dong. Ledwo tylko z łóżka wstał, zaraz do warszcza tu gnał i zabierał się do zwykłej swej roboty. Bardzo lubił ten swój fach, nawet mnie przyuczyć chciał, żeby znowu mogły dzwonić ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Do zegarów dźwięczny ton. Domu dziadka było ich ze sto. Ding, ding, dong. W każdym kącie ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Do zegarów dźwięczny ton. Domu dziadka było ich ze sto. Ding, ding, dong. W każdym kącie ding, ding, dong. Gdy niebiański wielki dzwon mu oznajmił swym ding-dong, że już pora wybrać się do Pana Boga. Wcale nie żal było mu tych zegarów jego stu, przecież w niebie zegarmistrzem będzie znów. Ding, ding, dong, to zegarów dźwięczny ton. Domu dziadka było ich ze sto. Ding, ding, dong, w każdym kącie ding, ding, dong. Ding, ding, dong, to zegarów dźwięczny ton. Domu dziadka było ich ze sto. Ding, ding, dong, w każdym kącie ding, ding, dong. Jesteście? Jesteśmy z Częstochowy, ze szkoły podstawowej numer 10. Przyjechałyśmy na apel tęczowego Music Boxu z tą piosenką. Szare, czatują w kącie złe stopnie.
i mały kącik poświęcony dziecięcej liście przebojów, prowadzonej przez nas wspólnie. Na miejscu pierwszym jest piosenka Marysi Sadowskiej pod tytułem Jesienna dyskoteka. I może parę słów na temat Marysi, może przybliżymy ją. To może Maciek przybliż. Marysia już wiele razy brała udział w festiwalach zarówno w kraju, jak i za granicą. Oczywiście w festiwalach piosenki dziecięcej, festiwalach muzycznych. Była ona w Tokio na festiwalu światowym muzyki dziecięcej. Tak, następnie w Bułgarii na festiwalu Dziecięca płyta i na tym właśnie festiwalu wykonała piosenkę pod tytułem Jesienna dyskoteka i zaraz właśnie tej piosenki posłuchamy. Śpiewała tam wspólnie z Gabrysią. Z Gabrysią Owsiak i zdobyła tam Grand Prix tego festiwalu i podbiła oczywiście serca publiczności. Następnie tę samą piosenkę śpiewała w Jugosławii na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Dziecięcej i może teraz właśnie obejrzyjmy tę piosenkę. Thank you.
tęczowy Music Box zaproponował tę piosenkę do telewizyjnej giełdy piosenki Premiery, która odbędzie się 10 listopada, którą będziecie mogli obejrzeć 10 listopada w programie pierwszym Polskiej Telewizji. Marysia Sadowska bardzo liczy na głosy wszystkich swoich zwolenników, zwolenniczek, fanów, fanek, wielbicieli, wielbicielek, cichych, tajnych, jawnych. No a teraz koniec już może z Marysią Sadowską. Następna piosenka z dziecięcej listy przebojów to będzie teledysk pod tytułem Po co chody w locie. Niestety nie dysponujemy wszystkimi teledyskami, dlatego nie będzie to piosenka z miejsca drugiego, tylko jedna z piosenek, która zajmuje tam któreś miejsce na naszej liście. Obejrzyjmy w takim razie i ten teledysk. Biuro Turystyki i Podróży Sawatur wspólnie z Regionem Solidarności Mazowsze organizuje akcję Zielone Klasy. Akcja ta polega na organizowaniu 4-tygodniowych pobytów dla dzieci ze szkół podstawowych w ciekawych warunkach klimatycznych, geograficznych, przyrodniczych, historycznych też. Akcja ma na celu zapewnienie dzieciom lepszych warunków do nauki, a także wychowania fizycznego. Także będzie wiele atrakcji muzycznych, m.in. tańce, zabawy, śpiewy i zapoznanie się z folklorem. Akcję popiera Ministerstwo Kultury i Sztuki. Wszystkich zainteresowanych Biuro Turystyki i Podróży Sawatur prosi o kontakt, zarówno tych, którzy chcą wziąć udział w akcji, a także tych, którzy chcą nas wspomóc. Adres Sawaturu podamy po programie na planszy.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Czy taniec klasyczny jest trudną sztuką? Taniec klasyczny jest bardzo trudną sztuką. A czy widziałaś jakieś klasyczne balety? Widziałaś? Byłaś w Teatrze Wielkim? Tak. Byłaś, tak? I jaki balet widziałaś klasyczny? Pamiętam. No na pewno chyba znasz Jezioroła będzie. No właśnie Jezioroła. Prawda? Tak. Taniec klasyczny jest bardzo trudny i dlatego naukę tego tańca rozpoczynamy bardzo wcześnie, bo w wieku 10 lat, a nawet czasami wcześniej. Ja też mam 10 lat. Teraz. No widzisz, mogłabyś zacząć uczyć się tańca klasycznego. I uczymy się około 8-9 lat, więc dosyć długo. Także właściwie ciężki taniec klasyczny. Proszę pani, czy to bardzo boli, jak pani tak staje na palcach? A jak myślisz? No nie wiem, to na początku to chyba bolało może. Tak, na początku bardzo bolało, a potem nogi się przyzwyczajają i potem właściwie już nie jest to aż takie nie jest takie uciążliwe. No to trudno się utrzymać, tak. No muszę ci powiedzieć, na dwóch nogach to chyba nie jest tak trudno. No na jednej jest trudniej, a jeszcze na jednej w obrocie to na pewno jeszcze trudniej. Pani, a kiedy Teatr Wielki wystawi jakieś przedstawienie dla dzieci? W naszym repertuarze są już przedstawienia dla dzieci, tak jak mówiłam, Dziadek do orzechów. Są przedstawienia tańczone przez szkołę baletową i to są Jesienne liście, Czerwony kapturek, więc zapraszam wszystkie dziewczynki, a w najbliższym czasie będziemy mieli nowy balet. No, trudno powiedzieć, że był specjalnie dla dzieci, ale uważam, że bardzo wam się spodoba ten balet i to jest balet Don Quixote. Tak? Zapraszam, premiera 1 grudnia. A teraz miło nam jest zapowiedzieć reportaż z Gdańska. Pięknie tańczyli Chopiniane uczniowie i absolwenci Gdańskiej Szkoły Baletowej na scenie Teatru Muzycznego. Uroczystość odbyła się z kilku powodów. Między innymi szkoła obchodziła swoje 40-lecie, które było też jubileuszem pani profesor Janiny Jarzynówny Sobczak, do której serdeczne słowa skierował dyrektor szkoły Bronisław Prądzyński. Panie profesor, co ja bym nie powiedział, jakich słów bym nie użył, to nie są one w stanie nawet w cząstce oddać tego, co pani zrobiła dla naszego środowiska, co pani zrobiła dla baletu. Dla baletu gdańskiego. Wtedy, kiedy była pani szefem baletu Opery Bałtyckiej, o Gdańsku mówiono w całej Europie. Tego dnia żegnali swoją szkołę najstarsi uczniowie, a najmłodsi składali uroczyste ślubowanie. O odebranie ślubowania proszę panią profesor Janinę Jarzynównę Sobczak, a tekst wygłosi Magda Wałęsówna. Nauczycielom, rodzicom oraz moim kolegom przyrzekam uroczyście, rzetelnie i uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczciwość, odwagę i prawdomówność. Dbać o dobre imię Państwowej Szkoły Baletowej, do której społeczności należą od tej chwili. Rzetelnie wykonywać zdobyty w szkole zawód, a swoją przyszłą pracą kontynuować i wzbogacać najlepsze tradycje polskiego baletu. Przyrzekam zasłużyć na miano dobrego Polaka. Przyrzekam! Jest bardzo ambitna i jak jej się coś nie uda w szkole, że na przykład koleżanka jest coś lepsza, to ona bardzo na tym boleje. Przeżywa to, że ona właśnie nie jest tą najlepszą. Także ma ambicje nawet w tym kierunku, że chciałaby być tą najlepszą. Tylko to są jej ambicje. Ja nie mogę jej narzucać, wiesz, żadnemu swojemu dziecku nie narzucam swoich ambicji, ani swoich marzeń, które bym chciała, żeby zrealizowały się właśnie w moim dziecku.
Mamie Magdy przybyło ogromnie dużo obowiązków. Obok pani profesor Janiny Jarzynówny Sobczak, pani Danuta Wałęsa pełni funkcję honorowej przewodniczącej Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Baletu, które powstało na Wybrzeżu. Z inicjatywy stowarzyszenia już na początku grudnia odbędzie się w Gdańsku ogólnopolski konkurs tańca. Ale największą troską miłośników baletu jest wspieranie najzdolniejszej młodzieży. Już w końcu listopada na czwarty międzynarodowy konkurs tańca pojedzie do Paryża Milena Onufrowicz, uczennica klasy maturalnej, którą oglądamy w tańcu. A także Krzysztof Nowogrodzki, tegoroczny brązowy medalista z Warny, absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej. Teraz rozwiązanie naszego konkursu sprzed 2 miesięcy. Przypomnę, że pytaliśmy o to, jaki utwór gra Zbigniew Raubo, uczestnik konkursu Chopinowskiego. Kasiu, może wylosuj jedną z pocztówek? Odpowiedź na zagadkę. Mazurek, opus 50, numer 1. Kuba, Sobek, osiedle Zwycięstwa 25, mieszkania 22, 61651 Poznań. Zwycięzca jak zwykle otrzymuje walkmana firmy Philips, ufundowanego przez firmę Braborg. Mamy też niespodziankę dla tych, którzy napisali do dziecięcej listy przebojów. Tą niespodzianką jest kolejny Walkman firmy Philips, ufundowany jak zwykle przez firmę Braborg. Poproszę Cię, Biolu, żebyś wylosowała jedną pocztówkę do listy przebojów. Macie, proszę. Dziękuję bardzo. Nagrodę otrzymuje Kasia Januszkiewicz z Warszawy, ulica Wilczycka, 6, mieszkania 10. Skontaktujemy się z Tobą. Mamy dla Was wspaniałą niespodziankę. Wreszcie ukazały się nasze kasety. Znajdziecie na nich nie tylko nasze piosenki, ale również akompaniament do nich. Kasety wydała firma Pormark. Dziękuję.
pani ma złotych płyt? Dwie. Kiedy pani zaczęła śpiewać? Oj, to było bardzo dawno, bo to było na kolonii. Byłam na kolonii jeszcze chyba w szkole podstawowej. I to był mój pierwszy występ i zaśpiewałam wtedy piosenkę pod tytułem Diana z repertuaru Pola Anki. To było strasznie dawno. A jakie pani najbardziej lubi piosenki? Różne piosenki lubię, ale między innymi te, które właśnie nagrałam na swoją ostatnią płytę i kasetę. Kasetę wydaną przez Polmark. I wśród tych piosenek jest taka, którą ostatnio lubię najbardziej. Nosi tytuł Być przy tobie. Czy pani bardziej lubi śpiewać solo czy w grupie? Nie mam wyraźnych upodobań w tym, jeśli chodzi o to. Tak samo staram się śpiewać dobrze w grupie, jak i solo, także jedno i drugie sprawia mi bardzo wiele radości. Czy lubi pani śpiewać piosenki dla dzieci? Lubię i nawet ostatnio nagrałam parę takich piosenek, które są umieszczone w spektaklu pod tytułem Duchy. Kaseta już się ukazała. Mam nadzieję, że niebawem będzie można ten spektakl obejrzeć na scenie, ponieważ zainteresował się nim Teatr Łódzki. A teraz mam dla was parę kaset. Rozdadzą wam te kasety Agata i Piotruś. Proszę bardzo. Dziękuję. Zespół Ramona tańczy już u nas tańce południowoamerykańskie. A dzisiaj zatańczy nam wals. Wiadomość z ostatniej chwili. Zachęcamy was do kupienia kasety pod tytułem Czary Mary. Są na niej nagrane znane wam piosenki radiowe, do których słowa napisała pani Dorota Gellner. Posłuchamy jednej z nich pod tytułem Ogórek Wąsaty. Ogórek, 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 ogórek.
Witamy Was w gronie laureatów, ale skąd taka nazwa ZEZ? Bo my tancezujemy. A skąd Wy jesteście? Jeszcze w Jadroju. Brawork ufundowała Wam upominki. Marzenko, prosimy.